pana Witka Duda po rosyjsku. Czyli zwykle mężczyźni zbierający się, ale ja słyszałam nawet w Uzbekistanie, że to już teraz też bywają kobiety na takim Witka Duda, czyli po prostu ludzie, którzy zbierają się jak przed wojną w Polsce. To ja słyszałam, to powiedzieć, że to funkcjonowało przed wojną w Polsce, już w tej chwili w Polsce powiedzmy mniej to funkcjonuje. Funkcjonuje do dzisiaj przy granicy z Niemcami. Przy granicy z Niemcami, no właśnie. Gdzie Niemcy przyjeżdżają w samochodach właśnie w Anowicie. I na warszawskiej planie funkcjonuje. Rozumiem, no dobrze. Dobrze, no tam jakby bardziej może masowe zjawisko, czyli po prostu ludzie przychodzą rano, czy oczekują, jak się ich weźmie na dzień lub dwa do jakiejkolwiek pracy. Oni się nazywają się pracownicy, tacy sezonowi, marczor i jakby też są obiektem dużego rodzaju, można powiedzieć, prześladowań ze strony pracodawców, prawda? Bardzo często są niewypłacane im pieniądze, czy wynajmowani są do bardzo ciężkich prac. Czyli jakby tak jak wspomniałam, stałe wysokie bezrobocie powoduje, że wiele osób decyduje się na migrację i tak naprawdę największa ilość migrantów to jest Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Turkmenistan. I cały czas tutaj problem jest dany dla Turkmenistanu, ponieważ one są praktycznie niedostępne. Teoretycznie w Turkmenistanie 100% osób pracuje. To jest bardzo ciekawa sprawa. I teraz bym chciała właśnie od razu może do Turkmenistanu przejdę. W sektorze rolniczym jest w tym kraju zatrudniona największa ilość osób, na drugim miejscu jest przemysł, następnie edukacja. I sektor usług oraz drobnych handel są słabo rozwinięte ze względu na ogólne niskie dochody ludności. Czyli tak naprawdę się bardzo kiepsko rozwinięty jest biznes. Wysoki przyrost naturalny, zmniejszenie okresu obowiązkowej nauki i ograniczona dostępność szkolnictwa wyższego oraz zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym. I to są te powody, to daje powody do przypuszczeń, że w Turkmenistanie bezrobocie jest bardzo wysokie, ale jak nie wiemy, nie możemy się tego w jakikolwiek sposób dowiedzieć. Tutaj ja znalazłam w pewnym momencie organizację lokalną, która robiła badania w bardzo lokalnym, małym wymiarze, na temat właśnie ilości bezrobocia w Turkmenii. I wśród młodzieży, według tych badań bardzo małych, to jest młodzieży w miastach bezrobocie wynosi 37%, 90% na wsi. I powodem jest oczywiście brak adekwatnych reform pozwalających na wzrost aktywności obywateli. No i konsekwentnie stagnacja ekonomiczna. Dużo osób w Turkmenistanie usiłuje różnych zajęć i mać łącznie z nielegalnymi zajęciami, jak przemyt narkotyków. Także sektor niepaństwowy, czyli usługi i handel jest najgorzej rozwinięty w porównaniu do innych krajów regionu. Bardzo ciężka sytuacja rynku pracy jest w Tadżykistanie. Myślę, że to jest przypadek szczególny ze względu na wojnę domową, jaka miała miejsce w tym kraju. Jakby wojna i upadek starego systemu stały się przyczynami gwałtownego wzrostu bezrobocia. I z tego względu po prostu bardzo trudno jest ten kraj oceniać w taki sposób, w jaki się ocenia Kirgistan czy Kazachstan, prawda? Dlatego, że wojna powodowała bardzo duże zniszczenia. I dużo osób wprawdzie przeszło do sektora prywatnego, natomiast powolne reformy, tak jak w większości krajów regionu, to jest ten wspólny mianownik, oprócz chyba Kazachstanu, handlują oczywiście rozwój przedsiębiorczości. Mimo, że Tadżykistan posiadał środki do tego, aby zwiększyć produkcję w okresie, gdy był częścią ZSRR, nie rozwinął się w tym kraju przemysł lekki. Jakby on mógłby się stać podstawą gospodarki, ale kapitalistycznej, ale tutaj też nic takiego się nie stało. I dwa największe zakłady są produkujące substancje chemiczne oraz aluminium i one zapewniają relatywnie niewiele miejsc pracy. W Tadżykistanie występują znaczne różnice regionalne, bezrobocie jest szczególnie wysokie w regionach wiejskich. I tutaj znowu jakby też następuje taka anomalia. Jest bardzo dużo w regionach wiejskich, ale z kolei poprzez wojnę i ten upadek i zmiany ustrojowe liczba osób zatrudnionych w rolnictwie wzrosła o 30%. Wynika to z tego, że bardzo dużo osób odpłynęło z miast, prawda, i znalazło się nagle w sytuacji takiej, że mieszka na wsi, teoretycznie czymś tam się zajmuje. Trudno powiedzieć też, w ogóle tutaj jeszcze definicja
kraju, oparte na rozwoju krajowego przemysłu, najgłośnej kontroli przez władzę centralną. I jakby mimo początkowych sukcesów, na Uzbekistanie również nie można było uniknąć powiększenia się przepaści w dochodach obywateli. I w Uzbekistanie jakby oczywiście występuje bardzo podobne zjawisko, bardzo duże bezrobocie, szczególnie właśnie tam jest problem to na wsiach, gdzie teoretycznie ludzie mają zatrudnienie, natomiast tak naprawdę bardzo dużo osób migruje. Powoduje to, że po prostu jakby 75... Powyżej 60% ludzi zamieszkuje tereny wiejskie w Uzbekistanie. W okresie reform lat 90. bardzo wiele kołchozów czy sowkozów zostało zamienionych w duże gospodarstwa wspólnotowe, oparte na systemie dzierżawy poszczególnych członków wspólnot, tak zwane shirkaty. I praktycznie charakter tych gospodarstw nie różni się wiele od kołchozów, czyli tutaj jakby w Uzbekistanie nastąpił taki specyficzny proces. Zmieniono system, ale go nie zmieniono, prawda? Niby coś się zmieniło, ale tak naprawdę oprócz tego, że się rozregulowało, to nie doszło do te zmiany nie były na tyle wyraźne, żeby spowodować postęp. I w najlepszej sytuacji z tych wszystkich krajów jest Kazachstan. Mimo wszystko, że jakby ten kraj ma najwyższy wzrost gospodarczy, dużo osób żyje właściwie na poziomie bardzo niskim, duża jest różnica w dochodach ludności. Natomiast Kazachstan w przeciwieństwie do wszystkich krajów regionu bardzo przyjął dosyć korzystne legislacje dla rozwoju biznesu i jest to chyba jedyny kraj, gdzie rzeczywiście można biznes prywatny rozwinąć bez obawy, czy względnie po prostu to funkcjonuje, prawda? To mówię do Kirgistanu szczególnie. Tutaj następuje, ja bym chciała zwrócić Państwu na jedną rzecz, kiedy patrzymy na wszystkie ekonomiczne, jakby te wszystkie wskaźniki, że Kirgistan jest na pierwszym miejscu chyba ze wszystkich krajów Centralnej Azji w takim wskaźniku tak zwane economic freedom. A mimo to, że tam warunki do rozwoju biznesu są dużo gorsze niż w Kazachstanie, ja bym chciała zwrócić na to uwagę, żeby Państwo po prostu później Państwo myślą sobie w ogóle o ekonomii, o rynku pracy i sprawdzają różne wskaźniki, też brali pod uwagę polityczne aspekty tworzenia pewnych wskaźników. No i jakby na koniec Kirgistan, ja szybciutko mówię, bo ja wiem, że się już czas dawno skończył. I jakby połowa populacji Kirgistanu pracuje w sferze rolniczej. Ludzie w terenach wiejskich jakby relatywnie ich sytuacja jest właściwie po upadku kołchozów. Część osób ma po reformie rolnej, część osób otrzymała własną ziemię i sytuacja ludzi się poprawiła, natomiast część osób dalej po prostu pozostaje praktycznie w sytuacji dramatycznej.